Jakim trzeba być przegrywem, żeby płacić komuś za możliwość poznania dziewczyny? Witam. Dzisiaj powiem Ci o tym, żebyś nie był przegrywem, żebyś przestał być przegrywem. Chodzi o to, żebyś nigdy nikomu nie płacił za możliwość poznania Ciebie z dziewczyną, bo jest to słabe, jest to oznaka frajerstwa. I teraz zobacz. Wyobraź sobie, że idziesz do klubu i już jakiś typek chce od ciebie za wstęp, no nie? Za wstęp, bo tam są dziewczyny, bo tam będą dziewczyny i tak naprawdę płacisz komuś za możliwość wyrwania jakiejś laski. Do tego dochodzi jakieś drinki, picie i tak dalej i tak naprawdę urabiają ciebie, rozumiesz? Urabiają ciebie, mówiąc ci, wmawiając ci, że tam są najlepsze dziewczyny. Tak samo mówię, gdzieś tam jakieś portale, gdzie musisz zapłacić jakiś abonament, żeby mieć możliwość napisania, polubienia dziewczyny. No jest to chore, jest to naprawdę oznaką, że no jest coś z tobą nie tak. Słuchaj, masz dziewczyny za darmo. Dziewczyny od początku stworzenia tego świata są za darmo, rozumiesz? Chodzą po ulicy, chodzą po podwórku, chodzą po dworze, chodzą po polu. I wystarczy podejść, zobacz. Wyjdź na dwór, wyjdź na ulicę, zagadujesz. Nie musisz wozić się po mieście, nie musisz gdzieś tam płacić. Podchodzisz, rozumiesz? Podchodzisz. Nigdy nie daj się na to nabrać. Nigdy nie bądź przegrywem. Jeśli użalasz się, że nie ma dziewczyn i tak dalej, to wyjdź na ulicę, są za darmo. Idź do pierwszej lepszej galerii, idź na pierwszy lepszy dworzec, na pierwszy lepszy gdzieś tam deptak. Zobaczysz, ile lasek lata. Idź pod szkołę, pod jakieś studia, pod jakąś uczelnię. Zobaczysz, że ile jest kobiet. Za darmo, rozumiesz? Jedynie co, to wystarczy podejść. Podejść, zagadać. Tyle, cała filozofia. Więc mówię, nie daj się sfrajerzyć, no nie, bo właśnie słabi chcą naciągać innych słabych. Jakieś koncerty, jakieś te... Rozumiem, okej, bierzesz sobie dziewczynę, idziesz sobie potańczyć, spoko, jest okej, ale co w sytuacji, gdy idziesz sam, gdy idziesz z kumplami, z nastawieniem na wyrwanie, na zdobycie, na poznanie dziewczyny i musisz zapłacić za wstęp, jakieś speed datingi, że płacisz, nie wiem, 5 dych, 100 za to, że... usiądziesz przy stoliku, pogadasz z kimś 15 minut, przesiadasz się na następny stolik, no i zobacz, oni ciebie dymają, rozumiesz? Oni zrobili z ciebie prostytutkę. Dymają ciebie, zarabiają na tobie, na twojej słabości. Nie daj się, rozumiesz? Dlatego zobacz, dziewczyny tak, powiem ci, pozytywnie, dobrze reagują na gości, którzy zagadują na ulicy, bo zobacz, on nie jest przegrywem, on zagaduje, nie boi się. Robi to po prostu za friko. Ma ochotę, zagaduje. Od razu pokazujesz swoją wysoką wartość. Pokazujesz, że jesteś ponad innymi, którzy gdzieś tam płacą i tak dalej. I którzy, zobacz, czekają do końca tygodnia, żeby poznać dziewczynę. Ci, którzy chowają się za telefonami, za komputerem i tak dalej, by napisać do jakiejś panienki. Ci, którzy chowają się gdzieś tam za sławą, pieniędzmi, żeby przykładowo zdobyć panienkę. A przykładowo idzie dziewczyna i boją się zagadać. Nie bój się nigdy zagadać, rozumiesz? Od razu pokazujesz wysoką wartość, mega wysoką. Nawet jeśli laska marudzi, że nie jest zainteresowana, okej, spoko, pokazałeś jej wysoką wartość. W jej głowie zawsze będziesz tym gościem z wysoką wartością, rozumiesz? Z wysoką wartością. I nawet jeśli ma faceta, to nawet jak cię zobaczy, to po prostu będzie ciebie kojarzyła jako ktoś, kto ma mega wysoką wartość, bo nie bał się zagadać. Ona go przykładowo spławiła, a on powiedział ok, nie marudził, nie prosił, nie żebrał o numer. Rozumiesz? po prostu będziesz takiej lasce się po nocach śnił. Ona po prostu zaryzykuje wszystko, jak cię następnym razem spotka, przyleci do ciebie, rozumiesz? Bo masz wysoką wartość. Za każdym razem, gdy ta dziewczyna ciebie zobaczy, nigdy, ani nawet na sekundę nie pomyśli, że jesteś przegrywem. Nawet jak ktoś inny powie coś o tobie źle, będzie cię broniła. Jak jakieś przegrywy będą, o to jest ten, no nie, on to w ogóle nie ma pieniędzy, to i ona, nie, on jest fajny, co, o co wam chodzi, czemu wy go tak tego? Bo będziesz miał dla niej wysoką wartość. I teraz zobacz, wyobraź sobie, że działasz na mieście. Zagadujesz do lasek. Pół miasta panienek ciebie zna. Dla tych kobiet, pomimo tego, że mogą marudzić, że jesteś uwodzicielem, że jesteś podrywaczem i tak dalej, dla tych kobiet będziesz miał wysoką wartość. Nawet dla tych, które cię będą nienawidziły, że zagadał do mnie, odejdź ode mnie i tak dalej, to i tak dla takiej dziewczyny będziesz miał mega wartość, rozumiesz? Mega wartość, której nikt ci nie zabierze. A teraz zobacz, jesteś gościem, który pisze do niej na czacie, na portalu. Kim dla niej jesteś? Jesteś dla niej przegrywem. Gościu, który idzie do klubu, płaci za wstęp, płaci za drinki, stawia dziewczynie drinki, żeby po prostu ją zdobyć, żeby dobrać się do jej majtek. Kim dla takiej dziewczyny jesteś? Jesteś przegrywem. Gościu, który boi się podejść do dziewczyny, wyrywa dziewczynę na sławę i tak dalej, zapłaci jej i tak dalej. Kim dla takiej dziewczyny jesteś? Jest dla takiej dziewczyny przegrywem. Dlatego nie bądź przegrywem, rozumiesz? Nigdy nikomu nie płać za poznanie ciebie z dziewczyną. Zobacz, kolejna rzecz, jak pokazująca, że jesteś przegrywem. Płacisz komuś za szkolenia, płacisz komuś, żeby cię nauczył podrywać. Jesteś przegrywem. Jesteś przegrywem. Jaki jest problem wyjść na ulicę, zagadać? Cześć, ładnie wyglądasz, spodobałaś mi się, miło cię poznać, jak masz na imię, wystarczy. Bum. Nie weszło, następna, nie weszło, następna. Metoda prób i błędów. Podchodzisz, w końcu wejdzie. Nawet jeśli nie wejdzie, to trafi się wyjątek od reguły i wszystkie dziewczyny, które ciebie olały, zawsze trafi się wyjątek od reguły i w końcu ta jedna się zgodzi, rozumiesz? Bo jest zawsze wyjątek od reguły. Musisz to pamiętać. Że nawet ja, jeśli zagadam do 10 dziewczyn, wszystkie powiedzą tak, to trafi się zawsze wyjątek od reguły i ta 11 powie nie. I trzeba się z tym liczyć, rozumiesz? Jeśli ty się boisz zagadać, to już pokazujesz, że masz niższą wartość od kobiet, bo się boisz do niej zagadać, rozumiesz? Boisz się do niej zagadać. Boisz się do niej zagadać. Nie bój się. I nie płać nigdy nikomu za poznanie dziewczyny, bo nawet jeśli zapłacisz komuś za szkolenie i ta dziewczyna nie będzie wiedziała, to i tak z tyłu głowy, twojej głowy będziesz miał świadomość, że komuś zapłaciłeś za to, żeby poznał cię z dziewczyną, czyli i tak zawsze będziesz czuł się jak przegryw. Rozumiesz? Dlatego ta dziewczyna może nie wiedzieć, no nie, ale ty z tyłu głowy będziesz zawsze miał tą z tyłu informację, której będziesz się wstydził, że słuchaj, zapłaciłem komuś, żeby mi pomógł, żeby cię zdobyć. I gdybyś to powiedział takiej dziewczynie, to by cię wyśmiała, spakowałaby walizki i by poszła. Dlaczego? Bo jesteś dla niej przegrywem. Kobiety właśnie spotykają się z gośćmi, którzy sobie sami dają radę, rozumiesz? Sami. To pokazuje mega siłę, że on se daje radę. I powiem ci, nigdy żadna dziewczyna mi nie powiedziała, że uwodzenie, zagadywanie to jest coś złego. Nigdy. Zazwyczaj jak ktoś mi powiedział, że to jest coś złego, to byli to słabi goście. Ty zagadujesz, to już się nie zagaduje, weź, po co ty zagadujesz, no nie, ty jakiś... Rozumiesz? Słabi, ściągali mnie w dół. Ale im się nie dało. Bo jestem niezależny, rozumiesz? Gdybym był zależny od kogokolwiek, przy podchodzeniu do dziewczyny, to może by mnie ci ludzie ściągali w dół, ale nie jestem. Dlatego nikt nie jest w stanie mnie ściągnąć w dół i ciebie też, rozumiesz? Jeśli to zrozumiesz, to uwierz mi, bez problemu będziesz miał każdą panienkę. Wychodzisz, idzie, spoko, hej, cześć, bum. No nie jestem zainteresowany, okej, spoko. Idziesz do następnej. To jest jej problem, nie twój. Miała szansę, niech teraz siedzi do końca życia sama, bo jeśli odrzuciła jednego, a jest sama, to będzie odrzucała wszystkich po kolei, rozumiesz? I skończy sama albo sama wychowująca dziecko. Ona już pokazała, jakim jest typem i tak dalej i życzę jej jak najlepiej, ale jej życie nie będzie najlepsze. Bum, rozumiesz? Dlatego mówię, nigdy nie płać nikomu za możliwość poznania, poderwania dziewczyny. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.